Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu, kłania się Rafał Chwaliński w Radiu Gozdawa. Dzisiaj w studiu, jak co jakiś czas, mamy niesamowitego gościa, który w zakamarkach przepisów i w gąszczu najróżniejszych ukrytych tajemnic PZW przedstawia nam i światu wszystko to, co jest ukryte przed inteligencją, ale przed nim nie. Oto Krzysztof Wawer. No cześć Rafale, cześć. Starasz się mnie rozbawić za każdym razem i dobrze nastroić, a ja dzisiaj dzwonię do ciebie, powiem ci szczerze, i trochę mi jest nie do śmiechu. Bo no, po raz kolejny pochyliłem się nad przepisami związkowymi i zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie jeszcze mogą być haczyki takie, które spowodują, że te wybory nie będą demokratyczne. Bo przecież wyszedłem z założenia, że no, ustępująca władza, czy władze, wieloletnie władze związku musiały zabezpieczyć się przeciwko wymianie elit, jak to się mówi. No i takich troszeczkę rzeczy znamy, tak? Znamy tą słynną uchwałę, która nakazywała, zabraniała w zasadzie członkom kandydowania, którzy przynajmniej tam czy 4 lata, czy 2 lata, de facto 4, bo tak to wyglądało w praktyce, nie funkcjonowali jako powiedzmy na szczeblach kół jako działacze. Ta uchwała została unieważniona, bo ona była oczywiście sprzeczna z prawem i z zasadami demokratycznych wyborów. Kolejną taką rzeczą, o której już żeśmy kiedyś wspominali, to jest to, że absolutorium udziela się en bloc, czyli tak naprawdę wszystkim członkom zarządu naraz, a nie każdemu z osobna. W związku z tym, jeżeli jakiś jeden choćby zdarzy się taki, który wart jest tego, żeby dać mu szansę po raz kolejny, no to trudno ludziom jest podjąć decyzję o tym, żeby tego absolutorium nie udzielić, bo wtedy temu jednemu niestety stałaby się krzywda, zostałby niesłusznie w jakiś sposób odsunięty od swoich obowiązków, które zdaniem na przykład jakichś tam rzeczy członków wzorowo wypełniał. I to jest druga sprawa, ale znalazłem rzecz, która, no, która jest ewidentnym wałem, próbą. Po prostu wałem. Wałem, tak to jest. Jest to wał, nazwijmy to po imieniu, bo to jest, jest to tak wał, brutalny, jest to, chamski jest to wał. Jest zrobienie z nas idiotów i to muszę powiedzieć bardzo mocnymi słowami. To są przepisy, które ukryto po to, żeby tak naprawdę nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło i musimy o tym porozmawiać i musimy o tym słuchaczom powiedzieć. A gdzie to się ukryło? No właśnie, wszyscy, kiedy szykujemy się do wyborów, czekamy na to, aż ogłoszą nam nową ordynację. I jak tylko ta ordynacja zostaje zatwierdzona, natychmiast zaczynamy gmerać w tej ordynacji, szukać haczyków. Oczywiście tych haczyków tam parę jest i ja o nich już wspominałem, zresztą dyskutowaliśmy o tym, a mianowicie chodzi tutaj po prostu o to, o te 80% słynne, o których mówiliśmy, czyli wszyscy zawsze byliśmy utwierdzani przez działaczy w takim przekonaniu, że przepisy, które są, mówią o tym, że 80% ustępującego zarządu może znaleźć się jako kandydaci do władz, a 20% pada z sali. To już rozkminialiśmy, jak to się mówi teraz po młodzieżowemu i myślę, że każdy, kto będzie chciał, będzie mógł do tego wrócić, bo ja to już niejednokrotnie wyjaśniałem. Zresztą zapraszamy na podcast. Na podcast z tobą, tak? I tam znajdziecie. I tam dokładnie mówimy, że to jest wszystko oczywiście absolutna bzdura. Jest to interpretacja, którą wymyślono tylko po to, żeby po prostu wcisnąć tam taki kit. Natomiast co się okazuje? No, wydawałoby się, że jeżeli już wiemy, że to nie jest tak, że jeżeli mamy zarząd, który ustępuje, to komisja wyborcza może wszystkich tych prawie że kandydatów z zarządu wstawić jako kandydatów na nowe listy, a 20% pada z sali ogólnej liczby
stanowisk do obsadzenia, co wynika z zapisów ordynacji, no to tu jeszcze byłyby jakieś szanse. I taką szansą, i za taką szansę wszyscy, myślę, którzy jakby pochylili się nad tą ordynacją i którym zależy na tym, żeby coś zmienić w tych wyborach, uznaliśmy, że okej, nawet jeżeli przyjdzie ich komisja wyborcza, ich komisja, bo to nie ma co tutaj inaczej tego nazywać, wstawią swojego człowieka, jednego, drugiego, tak żeby była większość w tej komisji i ta komisja zgodnie z ordynacją przedstawia propozycję listy kandydatów. I jak to będzie wyglądać? No, przyjdzie pan prezes, który jakby na poziomie koła rozpoczyna i razem z zarządem przygotowuje zebranie i ustalą tam, że lista kandydatów jest następująca. To są wszyscy ustępujący członkowie zarządu. No i przekaże tą karteczkę koledze, nieoficjalnie koledze z komisji wyborczej. Ten oczywiście, przygotowując propozycję, zupełnie obiektywnie przyjmie dokładnie tą listę. Przyjmie dokładnie tą listę i przekaże ją jako propozycję jako kolegom swoją własną na zebraniu. Jako swoją własną, tak, albo całej komisji. Tak. A komisja jest tak już mocno zainteresowana tym, żeby się angażować w pracę, że po prostu... Ale głowa boli. No, zazwyczaj tak to... Tak, więc no mam druga rzecz, sytuację taką. Ale też i trzeba zwrócić... Poczekaj. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że komisja, tak na dobrą sprawę, jak ktoś zorientuje się, nie ma wcześniej narzędzi do tego, żeby zebrać takich kandydatów. Dokładnie. To po prostu jest tak, że oni przyjdą i oni sobie... Na podstawie wymyślą. Własnego widzimisię, wymyślą pewną, tak, dokładnie, nie ma żadnej kampanii, nie ma żadnych nie ma nic, zgłoszeń. Nie ma zgłoszeń, nie ma list, nie ma niczego. Oni sobie przygotują to, no i przekażą listę kandydatów. I teraz na tej liście znajdą się wszyscy ustępujący członkowie zarządu. My nie chcemy tego, bo my chcemy tych ludzi wymienić, prawda? No dokładnie. Co się okazuje? Ta lista jest głosowana. I jest głosowana jako całość, jest głosowana en bloc. W związku z tym, że ona jest głosowana en bloc, nie mamy żadnego wpływu na to, kto znalazł się na tej liście. To jest propozycja, możemy ją przegłosować lub nie. I teraz fajnie by było, gdybyśmy jeszcze rzeczywiście mogli ją przegłosować na nie. Problem polega na tym, że te listy rzadko kiedy są w ogóle głosowane. Tak naprawdę przedstawia się je jako pewną prawdę objawioną i mamy to przyjąć. Bo dlaczego? Dlatego, że pan prezes powie, ale panowie, spokojnie, to jest to, co mówi komisja, a wy przecież możecie jeszcze z sali swoich kandydatów podać. No, oczywiście jest to tylko 20% ogólnej liczby stanowisk. I teraz dajcie sobie sprawę z tego wszyscy, że nawet jeżeli pójdziemy jakąś tam grupą na te wybory, to na sali nie będziemy sami. Tam będą również zwolennicy obecnych władz, którym również będzie zależało, żeby te władze dalej trwały, albo wręcz powiem, będą mieli takie zadanie, żeby podczas wyborów nie dopuścić do tego, żeby żaden kandydat się prześlizgnął ze strony, żeby żaden kandydat się nie prześlizgnął ze strony, powiedzmy, oponentów, czyli no, tych członków, którzy chcą zmian. W związku z tym oczywiście, kiedy padnie hasło, proszę bardzo, zgłaszamy kandydatów z sali, natychmiast pierwsze ręce podniosą właśnie ci ludzie, których zadaniem będzie wciśnięcie kolejnych swoich kandydatów, żeby nie dopuścić naszych. I teraz oczywiście, no my, któryś z naszych kolegów, którzy pójdą na zebranie, może tą rękę podnieść pierwszy. Ale prawda jest taka, że nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że to przewodniczący zgodnie z ordynacją, zgodnie z regulaminem i tak dalej kieruje zebraniem i on decyduje. W związku z tym on powie chwileczkę, kolega nie był pierwszy, bo ja pierwszego widziałem kolegę Nowaka, który rękę podniósł. Słucham kolegę Nowaka, no i kolega Nowak zgłasza kandydata. I już zostaje nam tylko jeden, ale prawda jest taka, że za chwilę powie, że chwileczkę, ale przed panem był jeszcze kolega Wojciechowski, czy tam, nie wiem, Nowiński, jakikolwiek inny, prawda? I wstaje kolejny, zgłasza drugiego i my już jako trzeci w kolejności, czy czwarci,
tak naprawdę nie mamy możliwości zgłoszenia kandydata, bo zostaliśmy w ten sposób wyciskani. To jest kolejna sprawa, ale rzecz najistotniejsza. Zawsze ktoś mógłby wstać i powiedzieć tak, zgłaszam wniosek formalny, żeby tą propozycję, którą nam przedstawia Komisja Wyborcza, przegłosować. I przegłosować w ten sposób, że będziemy głosować nad każdą kandydaturą, która została zaproponowana na tej liście. Tadam, 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 tadam. Teraz takie tam, tadam. I uwaga, i tu jest najważniejszy program tegoż dnia. Dokładnie. Więc koledzy, i tu się pojawia bezpiecznik, który robi z nas idiotów. Wygląda to bardzo prosto. W regulaminie organizacyjnym koła, co jest ciekawe, w nowym regulaminie organizacyjnym koła, który został tak hucznie ogłoszony jako, jako jakiś sukces obecnych władz, że został w końcu po latach ustalony nowy regulamin koła, wcześniejszy już się zaktualizował, nic tego nie robił, nagle tu władza przyszła i się zajęła i zrobiła nam nowy regulamin koła. Ale tam pojawił się dokładnie ten sam bezpiecznik, bardzo dobrze ukryty, który już wcześniej funkcjonował w regulaminach organizacyjnych koła. A mianowicie paragraf 9, punkt 10. I tu bym cię bardzo chciał prosić, Rafale, żebyś ten punkt odczytał. Proszę bardzo. Wnioski formalne powinny dotyczyć wyłącznie a. ograniczenia czasu wypowiedzi, b. zamknięcia listy dyskutantów, c. przerwania dyskusji, d. zamknięcia danej listy kandydatów. No i mamy, i mamy. I tu właśnie powinniśmy się w tej chwili poczuć, że tak powiem, brzydko... Z ręką w nocniku. Tak, z ręką w nocniku. Tak oto właśnie władza zabezpieczyła się przeciwko temu, żebyśmy nie mogli wymienić jakiegokolwiek kandydata zaproponowanego przez komisję wyborczą. Zamknięcie katalogu wniosków formalnych, utworzenie takiego zamkniętego katalogu jest absolutnie złamaniem wszelkich zasad zdrowych, jakby prawdziwie uczciwych wyborów. Wniosek formalny, drodzy słuchacze, to jest wniosek, który w swojej istocie może dotyczyć wszystkich spraw formalnych, jakie mają miejsce podczas zebrania. Czyli jeżeli na przykład głosujemy, to mogę zgłosić wniosek formalny, żeby głosowanie nie było tajne, a było jawne. Mogę zgłosić wniosek formalny, żeby nie głosować właśnie en bloc nad wszystkimi kandydaturami naraz, czy nad wszystkimi uchwałami naraz, tylko nad każdą z osobna. A zobaczcie, co oni wymyślili. Wymyślili tak bzdurne wnioski formalne, wniosek dotyczący zamknięcia dyskusji. No będziecie chcieli podyskutować na jakiś istotny temat i stanie jakiś pan, który jest ustawiony na zjeździe i powie nie, formalny, nie, koniec. O zakończenie dyskusji. Tak. I koniec, panowie. I koniec, więc tak naprawdę... i powiem więcej. Kiedyś wam przekazywałem, że powolutku odnajdujemy gdzieś tam jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o przywrócenie demokracji w związku i właśnie podczas tych wyborów. Ja wtedy mówiłem, że miałem okazję rozmawiać z prezesem Rudnikiem i jestem głęboko zawiedziony, ale też, no powiem tak, zaskoczył mnie ten człowiek, bo jeszcze chwilę temu miałem go za kogoś innego. Mianowicie zapytałem, co mamy zrobić, skoro wstawiliście nam te zapisy, które powodują, że komisja wyborcza, nie mając w zasadzie żadnych wcześniejszych informacji, żadnych wniosków, żadnej listy, po prostu sama sobie wymyśla tą listę i dajecie nam na tacy jakichś ludzi przyniesionych w teczce, to jak my się przed tym mamy bronić? I wtedy prezes Rudnik powiedział mi, no ale przecież możecie złożyć wniosek formalny o to, żeby głosować i tak dalej. No i masz wniosek formalny.
No właśnie. Więc teraz mamy dwa wyjścia. Albo jakby, jeżeli chodzi o ocenę tej rozmowy, która miała fakt, charakter taki półprywatny, ale mimo wszystko no, uważam, że uczciwość wymaga tego, żeby po prostu nie robić z ludzi idiotów. Albo mamy do czynienia z człowiekiem, który nie zna przepisów związkowych, a w związku z tym nie powinien za żadne skarby piastować tej funkcji. Albo mamy do czynienia z osobą niesłychanie wyrachowaną, która była przekonana, że po drugiej stronie ma głupka, który nigdy nie dojdzie do tego, na czym cały wał polega. Także koledzy, sytuacja jest bardzo prosta. Jakie musimy sobie postawić zadanie? Uważam, że to jest ostatnia chwila, żeby zgłosić wniosek do Zarządu Głównego z pełną argumentacją o to, żeby zostały zmienione te zapisy i aby zamknięto całkowicie kwestię wniosku formalnego w tym kształcie, w jakim on jest. Wniosek formalny może dotyczyć wszystkich spraw formalnych, a zatem przebiegu zjazdu, sposobu głosowania. Nie ma sensu, żeby ten wniosek, czy też jego opis, definicja podawała nawet jakieś przykłady. Może dotyczyć wszystkich spraw formalnych związanych z przebiegiem i przeprowadzaniem zebrania. I koniec. Taka powinna być definicja. Bo chciałbym tylko przypomnieć, że tam jest zapis w tym wniosku. Wniosek formalny powinien dotyczyć wyłącznie. Tak jest. Jest to już naruszenie ograniczeń wnioskowych, formalnych. Oczywiście, więc tak jak mówię, w tej chwili mamy, uważam, że powinniśmy, jak powinniśmy postąpić? Dajmy szansę Zarządowi Głównemu. Złóżmy wniosek o natychmiastowe usunięcie z paragrafu 9 punktu 10 regulaminu organizacyjnego koła, zamkniętego katalogu wniosków formalnych. Wniosek formalny może dotyczyć wszystkich spraw związanych z przebiegiem zjazdu i przebiegiem głosowań, sposobu, w jaki obraduje zjazd i tyle. I nie ma takiej opcji, żebyśmy nie możemy pozwolić po prostu na to, żeby ten zapis został. Bo wtedy możemy w ogóle na te wybory nie iść. Bo robimy z siebie idiotów i tak naprawdę kiedy nawet pójdziemy ogromną rzeszą ludzi na te wybory, to i tak nie mamy szansy. Mm-hmm. A nie będziemy mieli większości. Ale to nawet jak będziemy mieli większość, to też nie ma szans. Znaczy jest jedna szansa. Ta szansa polega na tym, że kiedy komisja rewizyjna złoży wniosek o udzielenie absolutorium, a to ma zawsze miejsce przed... Tak, to wtedy tak. Mhm. To po prostu zostaje nam jedno wyjście. Nie udzielić absolutorium. Mhm. Problem tego polega na tym, że wtedy, niestety, część osób, które... W każdym kole jest ktoś, kto jest coś tam jednak wartościowy i kogo warto zostawić. Myślę, że są tacy ludzie. To niestety będziemy musieli ich wyciąć. Spień, bo absolutorium jest udzielane dla całego zarządu. I jeżeli tego absolutorium nie udzielimy, to niestety nie udzielimy go wszystkim. Tak, i wszyscy odpadną. To jest jedna szansa, ale żeby to wszystko mogło mieć miejsce, to po prostu musielibyśmy wtedy mieć przewodniczącego, to wszystko po prostu komplikuje sprawę. Bo mamy jakby dwie drogi wymiany władz. Pierwsza to jest taka, że uda nam się obronić wniosek formalny jako jego definicję po to, żeby to nie był zamknięty katalog. Jeżeli to się uda zrobić, to wtedy, nawet jeżeli nie będziemy mieć większości na sali, to być może w głosowaniu pojedynczych członków, pojedynczych kandydatów któryś ze starych, tak powiem, przepadnie, no bo jednak nie wszyscy są tak samo popularni nawet wśród swoich i wtedy jest jakaś szansa, że ktoś z sali wejdzie. Natomiast jeżeli tego nie zrobimy, to nie mając większości, przegramy całkowicie te wybory, nie będziemy w stanie ani jednej osoby wprowadzić nowej do władzy. I tak to wygląda. Więc dajmy szansę zarządowi,
niech to zmienią. Jeżeli tego nie zrobią, a musimy wezwać ich do tego, żeby zmienili to w zamkniętym czasie, bo to oni wprowadzili takie zapisy, które łamią zasady współżycia społecznego, łamią, w moim przekonaniu, łamią wszystkie zasady demokratycznego przeprowadzania jakiegokolwiek wyboru, jakichkolwiek władz. Jeżeli tego nie zrobią, to pozostaje nam prezydent Trzaskowski i zgłoszenie tego, tak. I zgłoszenie, dokładnie. Mhm. A myślę, że w powiązaniu z poprzednią próbą oddemokratyzowania wyborów, jaką była uchwała odbierająca możliwość kandydowania osobom, które nie funkcjonują już w strukturach działackich, że tak powiem, w kołach, myślę, że prezydent się pochyli nad tym i po raz kolejny obronimy się przed takim zapisem. Oczywiście kwestia jest taka. Starzy działacze będą robili wszystko, uwierzcie mi, wszystko, żeby przeprowadzić wybory na tych zasadach. Oni wiedzą, po co im są te bezpieczniki, ale właśnie w ten sposób chcą nas zrobić wała. Jeżeli pozwolimy na to, żeby takie zapisy zostały, to niestety możemy tak naprawdę na te wybory w ogóle nie iść. I tak zakończmy ten nasz element, czyli wał na wniosku formalnym. Tutaj akcent na to kładziemy, a w następnym odcinku na pewno chyba przyjrzymy się kwestii, Krzysztof, bardzo istotnej, w jaki sposób mogą zgłaszać się kandydaci na stanowiska, bo to też jest ważny aspekt, który no też jest w pewien sposób takim ala bezpiecznikiem stworzonym przez zarząd. Bo nie uświadczysz opisu, jak to powinno wyglądać. Poza tym, że jest jak jest. Dobrze, drodzy słuchacze, dzisiaj do walki wystawiliśmy Krzysztofa Wawra w Radiu Gozdawa, naszego ukochanego redaktora, który śledzi i jak cień chodzi za przepisami PZW. Krzysztofie, dziękujemy ci bardzo serdecznie i zapraszamy za następny czas. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Cały czas pozostanie w gotowości. Trzymajcie się, cześć. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.